odcinku muzykoanalityki, serii, w której analizujemy i porównujemy najciekawsze soundtracki z gier i filmów, odpowiem na pytanie, dlaczego The Fields of Arts Gerig z Wiedźmina Trójki i Tundra z Elder Scrolls 5 Skyrim są tak relaksujące. Zacznę od ulubionego pytania niezbędnego dla analizy, czyli poznaj lokację. Aby skomponować utwór, musimy koniecznie wiedzieć, w jakiej lokacji ma zagrać soundtrack. Przyjrzymy się najpierw lokacjom, w których usłyszymy oba soundtracki. Jak wygląda lokacja, kiedy usłyszymy w grze soundtrack Tundra i do jakich kultur nawiązuje to miejsce? The Elder Scrolls Skyrim nie zasłynął ze wspaniałe fabuły, lecz możliwości eksploracji świata. A kluczową rolę podczas eksplorowania świata właśnie pełni muzyka, m.in. soundtrack Tundra. Muzyka odtwarza się, gdy eksplorujemy dzikie tereny Skyrim, takie jak równiny Białej Grani, tundry, zimowe twierdze lub zaśnieżone lasy Falkrit. Soundtrack Tundra usłyszymy głównie podczas eksplorowania, uwaga, tundry. Ale jak wyglądają te lokacje? Równiny w Skyrim są dużym, otwartym obszarem łąk, które otaczają miasta i wioski w krainie. Krajobraz jest stosunkowo płaski, z kilkoma wzgórzami, rozrzuconymi po okolicy. W oddali widzimy masywne, zaśnieżone góry, które tworzą zapierające dech tło do krajobrazu. Tundra w Skyrim jest z kolei opustoszała i jałowa. To skaliste tereny z kąpą roślinnością. Tundra jest usiana ruinami nordyckich osad. Gra Skyrim bazuje na kulturze nordyckiej i skandynawskiej, również możemy tutaj znaleźć elementy folkloru celtyckiego i galickiego. Możemy zobaczyć te elementy w architekturze budynków, kryptach czy ruinach. Świat Skyrima jest z kolei przepiękny i zachwyca nas swoją majestatycznością, którą widzimy naokoła. Jakie skojarzenie i emocje wywołują w nas użyte instrumenty w soundtracku? Tutaj usłyszymy kilka motywów i nawiązań. Są to m.in. motyw spokoju, taka melancholia, czyli te aspekty, które odpowiadają za relaksację podczas słuchania, motyw tajemnicy oraz odwołanie do historii i do folkloru. Co odpowiada za to, że tundra jest tak uspokajająca? Zobaczymy, jakie zastosowano w niej instrumenty. Smutny i melancholijny nastrój daje nam melodia zagrana w smyczkach w tonacji molowej na samym początku. Grają smyczki. W tym utworze smyczki rysują tło. Możemy je sobie skojarzyć z miękką mgłą lub śniegiem, bądź latającym wiatrem na pustkowie. W przypadku soundtracku Tundra instrumenty smyczkowe nie pełnią roli epickiej, ponieważ dynamika instrumentów smyczkowych w utworze jest bardzo spokojna. Smyczki grają bez skoków, cały czas rysując nam miękkie tło w utworze. Skoro jesteśmy przy smyczkach, warto powiedzieć, że skrzypce w tym utworze grają bardzo wysoko i bardzo delikatnie, ciągle w tonacji molowej. Taki dźwięk w kontekście lokalizacji możemy skojarzyć z drobnym takim śniegiem, cienkim lodem bądź szronem, generalnie z czymś bardzo delikatnym, ponieważ słyszymy to w górze, a dźwięki, które słyszymy w górze, kojarzymy właśnie z czymś takim bardzo drobnym. A co jeszcze odpowiada za poczucie spokoju i takiej melancholijności? Jest to brzmienie instrumentu dętego, drewnianego, który mi bardzo osobiście przypomina brzmienie duduka. Słyszymy tutaj duduk, właśnie w tym momencie, piękne solo duduku, a w tle grają smyczki. Właśnie tak wygląda ten instrument u mnie. To jest ustnik, taki, o tutaj, cyk, tutaj się wkłada, ta pokryweczka tutaj się otwiera. I tak się na nim gra. Ale ja na nim grać nie potrafię, ponieważ ja skończyłam szkołę muzyczną z tego instrumentu pięknego, z pianina. Ale może kiedyś się nauczę, ponieważ bardzo mi się osobiście podoba to brzmienie i
Stawcie lajkę dla tego pięknego instrumentu. Posłuchajcie, jak on brzmi. Wam puszczę sample. Mimo, że duduk nie jest instrumentem nordyckim, ale jest za to bardzo uspokajający i zarazem też tajemniczy. Ma takie nosowe i ciepłe brzmienie. Budzi w nas mocne poczucie melancholii i uważam, że też tęsknotą za jakimś takim ciepłym, przyjemnym miejscem. Poza tym może być to też dobre skojarzenie i odwołanie do historii, ponieważ sam duduk posiada ponad 1500-letnią tradycję, a według niektórych źródeł ma nawet ponad 3000 lat. Skoro jesteśmy przy motywie tajemniczości i odwołaniu do historii, przyjrzymy się chórowi, który słyszymy w tym soundtracku. Co przypomina wam ten tekst? Mi osobiście przypomina kołysankę na Lulu. A założeniem kołysanki jest uspokajać i uspać. Ale kiedyś kołysanki też pełniły inną, dydaktyczną rolę i straszenie dzieci, ale nie o tym. Poza tym brzmienie chóru odwołuje się do głosu przodków i do pradawnych historycznych czasów. Crescendo, czyli wzmacnianie dynamiki głosu lub mocne diminuendo, aż po całkowite zanikanie głosu budzi w nas poczucie takiej tajemnicy. Tak można sobie wyobrazić, jakbyśmy otrzymali od duchów, od tych przodków urywki jakiejś informacji bądź jakąś niedokończoną historię. I coraz mocniej. I solo duduka. Nie ma, nie weszło, kurde. Na brzmienie chóru jest nałożony też spory pogłos lub same nagranie też się odbywało w jakimś pomieszczeniu, gdzie był duży pogłos. Jeśli chodzi o odwołanie do folkloru, należy jeszcze wspomnieć o subtelnych uderzeniach perkusji. Uderzenie perkusji. Bardzo stonowane. Odwołują one do kultury nordyckiej, ponieważ bębny są nierozdzielną częścią nordyckiego folkloru. Niskie brzmienie perkusji nawiązują do majestatyczności natury, a w szczególności bym powiedziała do potężnych masywów górskich. Pogłos na perkusji robi wrażenie, jakby dźwięk się odbijał echem o skały. Dodatkowo bym powiedziała, że kompozytor zastosował zmianę dynamiki w utworze, żeby oddać po pierwsze ulotność czasu, wskazać na to, jak spokojna i pradawna jest natura w danym terenie, że wygląda ona w takim swoim pierwotnym stanie niezmienionym przez człowieka. A po drugie daje nam takie odczucie, jakby się na chwilę zatrzymało powietrze. Nastawała taka bezwietrzna cisza i czuć tylko zimno lodowatego terenu. Soundtrack Tundra wprowadza nas w stan melancholijno-tajemniczy, a jednocześnie słuchając tej muzyki skupiamy się też na eksploracji świata. Bardzo dobrze dopasowany utwór do scenerii gry. Soundtrack osiągnął na pewno ten efekt melancholijności, tajemniczości i oczywiście też takiego uspokajania nas. Drugim soundtrackiem kojącym nasze ucho jest The Fields of Artskellig z Wiedźmina Trójki. I od razu postawię pytanie, jak wygląda lokacja, w której słyszymy soundtrack i do jakich kultur ona nawiązuje? Skellige to archipelag wysp, znajduje się na północnej części świata Wiedźmina, z dala od głównego kontynentu. Wyspy są otoczone przez ocean i wykazują wiele cech charakterystycznych dla krajobrazu nordyckiego. To piękne malownicze miejsce z wysokimi klifami, plażami, a także pięknymi lagunami i zatokami. Archipelag Skellige jest zamieszkany przez silnych, niezależnych ludzi, którzy są dumni swojej kultury i tradycji. A większość mieszkańców żyje w małych osadach lub na farmach,
soundtracku usłyszymy pieśń kobiety o żeglarzu. Nawiązuje ona właśnie do stylu życia mieszkańców, którzy są mocno związani z pracą na morzu. Jak dźwięki użytych instrumentów oddają nam otoczenie w danym miejscu? Jakie odczucia nas wywołują dźwięki użytych instrumentów? Przeanalizujmy to. W soundtracku The Fields of Artskerik usłyszymy motywy i nawiązanie do muzyki folkowej, co w sumie jest odwołaniem do czasów średniowiecza. Smutny, melancholijny nastrój, poczucie tęsknoty oraz spokoju. Uspokajającym dla naszego ucha w tym utworze będą A. dźwięk jest syntetyczny i B. wokal, który jest śpiewany w pieśni. Zaczniemy od wokalu. W przypadku tego soundtracku nie usłyszymy chórów tak jak w Tundrze ze Skyrima, ale za to jest przepiękny damski wokal. Wokal przyjmuje solo od instrumentu smyczkowego z własną wariacją, gdzie później towarzyszą mu wszystkie wykorzystane w utworze instrumenty. Wokalistka śpiewa mezzo-sopranem bądź altem w środkowym rejestrze. Głos idealnie wypełnia kompozycję. Łączy się z niskimi dźwiękami syntu w dolnym rejestrze oraz z wysokimi dźwiękami zagranymi przez instrument smyczkowy oraz przez instrument strunowy szarpany. Czyli na dole mamy synty, na górze mamy instrument smyczkowy oraz instrument strunowy szarpany, a po środku mamy głos. W taki sposób wypełnia się kompozycja i mamy poczucie, że wszystko jest na swoich miejscach. Prawie, że nic nie kłuje nasze ucho i możemy przy tym czuć się spokojnie. Nic nas nie irytuje i nie wprowadza poczucie nierównowagi. Co jeszcze daje wokal w utworze? Zawodząca melodia i rozlewający się głos wokalistki daje uczucie takiej tęsknoty i smutku, ponieważ wokalistka jak śpiewa też robi lekko wibrato głosem. To są właśnie te wibraty, które nadają liryczności wykonaniu. W tłumaczeniu na polski tekst brzmi na: O uczciwy żeglarzu, często wypatruję ze wzgórza mojego zmęczonego żeglarza. Błagam fale, aby oddały ciebie, gdziekolwiek jesteś. Kolejnym instrumentem uspokajającym dla nas są dźwięki syntezatora. Nadają one przestrzeni utworowi i wypełniają dolny rejestr brzmieniowy, rysując tym soundtracku tło. Najpewniej były wykorzystane drony. Są to właśnie podobne brzmienie, takie syntezowane długich nut. Możemy to porównać do soundtracku Tundra ze Skyrima, które omówiliśmy przed chwilą, do smyczków, które rysowały nam tło. W tym przypadku taką rolę pełnią te synty, czyli drony. W połączeniu z wolnym tempem nadają sporo harmonijności utworowi, co sprawia, że się relaksujemy i czujemy się spokojnie podczas słuchania. Co ciekawe, drony w tym utworze są też odwołaniem do Wiedźmina Jedynki, gdzie w muzyce była obecna duża ilość dźwięków syntezowanych. Jakie jeszcze motywy i nawiązania usłyszymy w soundtracku The Fields of Artskellig? Są to nawiązania do folkloru i takie usłyszymy w brzmieniu instrumentu smyczkowego. Rozpoczyna on liryczną melodię graną solo, lecz nie są to brzmieniowo do końca klasyczne skrzypce, altówko bądź wiolonczela. Najpewniej został w tym soundtracku wykorzystany instrument, który się nazywa rebek lub inaczej lira bizantyjska. Jest takim pierwowzorem ówczesnych skrzypiec i ma charakterystyczną ludową barwę. Właściwie lira bizantyjska, jak wskazuje nazwa, pochodzi z Bizancjum i była rozpowszechniona na całym świecie, natomiast w Europie się zadomowiła podczas średniowiecza. Melodia jest zagrana w tonacji molowej, co wywołuje w nas odczucie smutku.
Sama melodia jest prosta, ciągle się powtarza przez cały utwór, abyśmy zdążyli ją zapamiętać. Warto też zwrócić uwagę, że podczas wykonywania melodii zostały wykorzystane ozdobniki przy zagraniu. Są to takie elementy w melodii, które wprowadzają dodatkowe dźwięki mające charakter takich ornamentów. Tam tra ta tam. Właśnie ten tra ta tam. Tararam taratram tararam. Tam trararam. Właśnie ten trararam. To jest właśnie ten ozdobnik. To sprawia, że prosta melodia staje się ładniejsza i dodaje się jej harmonii. W końcu, jak wskazuje nazwa, jest to ozdobnik. Lirze bizantyjskiej towarzyszy delikatna melodia instrumentu strunowego szarpanego, która pełni rolę melodii uzupełniającej do głównej partii smyczkowej. Ten instrument jest niczym gitara, ale jednak. Najpewniej był to zas lub inaczej lutnia długoszynkowa. Szynkowa. Jestem głodna. Lub inaczej lutnia długoszyjkowa. Brzmienie tego instrumentu naprowadza na nas poczucie takiej melancholijności i nawet bym powiedziała tęsknoty. Przyszedł na tereny słowiańskie przez kontakty również z Bizancją. Jeśli spytacie mnie, skąd ja to wiem i skąd jest moja pewność, że mówię o takich instrumentach etnicznych, wiedzę wyciągnąłem z filmu, który dotyczy instrumentarium zespołu Percival z Schattenbach. I w tym filmie właśnie artyści przedstawiali swój instrumentarium, jakich narzędzi muzycznych oni używają do tworzenia swojej muzyki. Miłośnicy Wiedźmina na pewno wiedzą o tym zespole, że właśnie ten zespół m.in. nagrywał muzykę do Wiedźmina Trójki. Krótko podsumowując, kompozytor Marcin Przybułowicz z soundtracku The Fields of Arzkelich wykorzystał inspirowany folkom melodię i instrumentarium, aby pasował brzmieniowo do soundtracku. Wkomponował również żeński wokal, przypominający nam ludową nordycką pieśń oraz użył dźwięki syntetyczne, aby stworzyć przestrzenne tło w utworze. A jakie utwory z gier relaksują Ciebie? Podziel się tym w komentarzu. Jestem Victoria Wind, aspirująca kompozytorka muzyki do gier, wokalistka oraz sound designerka. Subskrybuj po więcej analiz muzycznych, staw łapkę w górę. Do zobaczenia!